Cześć, witam ponownie przy moich ulach. Po tygodniowej przerwie przyjeżdżam, żeby sprawdzić, czy pszczoły zjadły ten pokarm, który im podałem i czy lekarstwo na warozę miało jakiś skutek. Byłem tutaj wczoraj, patrzyłem na dennicę. Był duży osyp warozy, dużo też tych larw, tego chrząszcza amerykańskiego. Zaraz zobaczymy, jak to wszystko wygląda w środku. Nie mam dzisiaj statywu, zapomniałem statywu do kamery, więc wszystko będzie tak jakoś z daleka. Musiałem zrobić prowizoryczny statyw, żeby móc nakręcić cokolwiek. Syrop zjedzony, nic nie ma. Dzisiaj więc doleję kolejny galon syropu. Bardzo mnie ciekawi, czy coś się złapało w te pułapki. Jeden chrząszcz siedzi w środku, więc najwidoczniej się łapią, co jest dobrym znakiem. Muszę zobaczyć tylko, czy są jajka, czy te chemikalia, które włożyłem, nie zabiły matki. Na górze może nie być. Muszę sprawdzić piętro niżej, niestety. No, ciekawostka. Trochę mi się wylało tego oleju tutaj. Wszędzie jest nektar. Tu jest czerw wygryzający się. Są jajka, czyli matka jest w środku, żyje i nadal czerwi, co jest dla mnie dobrym znakiem. Nie będę dalej przewracał, tylko o to mi chodziło, żeby zobaczyć, czy są jajka. No i naleję teraz świeżego syropu, założę tu na górę i to będzie na tyle z tym ulem. W ten sam sposób przejrzę kolejne ule. Nie wiem, czy mi się uda to nagrać, ale jeśli nie, to sytuacja będzie wyglądała tak samo w tych sąsiednich ulach. Ul żółty również cały galon pokarmu pobrał. Czyli wychodzi na to, że coś tutaj się dzieje. Ale jest tylko jedna rameczka pszczół. Więc widzę, że nic dobrego z tego nie wyniknie. Chrząszczy łapie się troszkę więcej. Do tego ula włożę ramki, z których wykręciłem miód, żeby pszczoły wzięły sobie resztę tego miodu, który tutaj został. Bo nic na tych rameczkach one nie robią. Jest tylko trochę pyłku. Nic poza tym. Nie ma nawet jajek już chyba. Jest mnóstwo trutni, jak na tą porę roku, zdecydowanie za dużo. Nie ma jajek absolutnie w tym ulu. Nie wiem, czy uda mi się znaleźć królową, ale sądząc po tej sytuacji, którą tu widzę, może jej już nie być. Sprawdzę jeszcze raz. Nie, niestety. Niestety. No trudno, zostawię go, niech ten ul sam dokończy żywota. Bo nawet nie ma czego przekładać. Pszczół jest bardzo mało. Resztka została. Niech sobie jeszcze podjedzą z tych ramek, które im tu włożyłem na ostatnią godzinę. No tutaj ruch jest ogromny, aż nie słyszę własnych myśli. Syropu też nie ma. Chrząszcze łapią się w pułapkę cały czas. Muszę wyjąć tak samo jak i w tamtym ulu, wyjąć to lekarstwo na warozę. Pszczołom najwidoczniej już to nie przeszkadza, bo nawet zaczynają żerać papier. No tutaj to jest rekord chyba, złapało się bardzo dużo tych chrząszczy. Zerknę tylko szybciutko jeszcze na spód. No i dobrze. Jeszcze tylko szybkie zerknięcie, czy są jajka, czy królowa wciąż pracuje. Na razie tylko ramki widzę z nektarem i z pyłkiem. Są jajka, są larwy, więc wszystko jest w normie. Zamykam więc i więcej im nie będę przeszkadzał. No i to tyle na dzisiaj z dzisiejszego przeglądu. Dziękuję wszystkim za oglądanie moich filmów. Jak widzieliście, podłożyłem znowu podkarmiaczki do moich uli. Robią się coraz cięższe. Ten środkowy ul zamiera powolutku. Chociaż, tak jak wspomniałem wcześniej, nie mogłem znaleźć matki. Później ją znalazłem. Znalazłem ją na trawie, przed ulem. Więc złapałem ją i z powrotem ją włożyłem na ramki do tego środkowego ula. I tak na wszelki wypadek tutaj z boku postawiłem jeszcze jedną taką samą podkarmiaczkę na słupkach. W razie gdyby tym pszczołom się przewidziało coś i chciałyby nosić do ula jeszcze jakiś nektar. Ale nie spodziewam się, że to będą robić, ponieważ w tym ulu praktycznie poza ramkami i kilkoma ramkami z woszczyną i może kilkasetek pszczół, nic tam nie ma, więc ten ul nie przeżyje, a nawet nie ma czego przekładać do sąsiednich uli. Tak więc zobaczymy, jak ten ul powoli będzie odchodził, tak myślę, a te dwa pozostałe ule dają sobie radę doskonale i mam nadzieję, że zakarmię je na tyle, że będą mogły przezimować tutaj i na wiosnę rozpocząć swoją pracę. To tyle na dzisiaj. Zapraszam następnym razem. Cześć!